dziadek, babcia, mama, tata słuchali bajek, tyż. No to teraz wszyscy razem posłuchajmy jedną z nich. A jak ci już przybydzie lat, z bajką wyruszaj w wielki świat, bo bajki przeca fajne są. Witam, witam, kochane dzieciaczki. Co my to dzisiaj się będziemy gadać? A, no dzisiaj w zasadzie pogadamy się o zajączku, nie? Bo to jest, mamy takie coś jak Wielkanoc. Na pewno prezenty już macie. To teraz się posłuchajcie bajki. Czy wyście się kiedyś zastanawiali, czemu zając się śmieje? I czemu ma zawsze ząbki? Te dwa ząbki ma zawsze na wierchu. Nie wiecie? No to ja wam spróbuję to wytłumaczyć. Czemu tak jest? Słuchajcie, zające to są bardzo płochliwe zwierzątka, nie? Ptoszek tam coś zagwizdo, zaśpiewał, zając zaraz uciekł. Piesek rzeszczeko, zając też uciekł. Nawet listek na drzewie się tak troszeczkę poruszy, zając zaraz też uciekł. A teraz przejdziemy już do tej historii. Słuchajcie, każdy ma jakiś dziadków, pradziadków, prapradziadków. I żył się kiedyś taki zajączek, taki pradziadek tych teraźniejszych zajączków. No i wszyscy się z niego śmieli, że on tak uciekł przed każdym, że wszystkich się boi. I ten pradziadek już nie mógł tego słuchać i się powiedział tak. Ja pójdę w świat i będę tak długo wędrował, tak długo będę wędrował, aż znajdę kogoś, co się mnie będzie bać. Jak postanowił, tak zrobił. Do takiego to bołka, miał go na kiju, tam się wziął trochę marchewków, trochę suchego chlebka i poszedł w świat. Wędrował dniami, tygodniami, miesiącami, omijał osady ludzkie, no bo ludzi się, o, dopiero się bał tak tym zając. Ale kogo spotkał, to on się bał, a nie ten, co go spotkał. I jak tak jeszcze wędrował, już taki zniechęcony był, patrzy, a tam takie małe jeziorko. To nie było takie jeziorko, to była taka sadzawka. Liście były tam, kamyki. I na tych liściach, na tych kamykach siedziały sobie żabki. I kumkały. I piękne melodie śpiewały, kum, 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 całe serenady. No to zajączek tak cichutko, cichutko podeszł, tak kic, 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 kic. Już był tak blisko tych żabków i co? Żabki plums do wody.
i tylko takie wielkie oczy im wystawały z przerażeniu. Jak ten nasz pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek to uwidział. Jak zaczął się śmiać. Jak zaczął skakać do góry. I śmiał się, i tak się śmiał, i tak się śmiał, i tak się śmiał. No ale wiecie, co za dużo, to niezdrowo. I z tego śmiechu pękła mu górnowarga. Także teraz wiecie, czemu ten zajączek jest zawsze uśmiechnięty i zawsze ma te ząbki na wierchu. Fajna bajeczka, co? Jak ktoś nie będzie wiedział o tej bajce nic, to mu to opowiedzcie. I to by było na tyle. Aha, jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Jutro jest lany poniedziałek, nie? A czy wy wiecie, czemu chłopcy, mężczyźni polewają wodą dziewczyny i kobiety? Legenda głosi, jedna z wielu, że jak Pan Jezus wyszedł z grobu, no to wszyscy się dziwili, nie? Wszyscy się dziwili, wszyscy kłak, 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 wszyscy mówili o kogo, co, czemu, jak, po co, na co, po co, czemu. Żołnierze rzymscy, no nie chcieli o tym słyszeć. I przekupili chłopów pieniędzmi i mężczyźni i chłopy poszli, ale kobiety nie. Kobiety dalej go dali. Co się stało tam w tym grobie? No i wtedy właśnie żołnierze rzymscy polewali je wodą, żeby uciekli. I stąd się wziął ten zwyczaj. Prawdopodobnie. No to byłoby to już na tyle. Żegnam się z wami. Zaproszę na następne spotkanie. A teraz lecę, żeby coś zaś przeczytać, coś się dowiedzieć, żeby fajno bajka była następnym razem. Żegnam, dziadek Edek, skrajny Bojek. Pa, 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 pa.